Ma dzisiaj taki wyrok z łazienki, wyrok, który miał być już bardzo dawno temu, ale teraz jakoś się wziął, żeby go nagrać. Mianowicie dwóch piłkarzy jest blisko podpisania kontraktu z FC Barceloną i po prostu stwierdziłem, że dobrą osobą będzie powiedzenie tego, co o tym myślę z perspektywy pana FC Barcelony. Także tak, przede wszystkim Barce łączy się z wieloma nazwiskami w tym okienku, bądź w przyszłym okienku, więc trzeba pod tym względem patrzeć. Dużo zawodników naprawdę ciekawych i dużo, o których kończą się kontrakty i w tej drugiej grupie jest para zawodników, która jest bardzo blisko podpisania tych kontraktów, a wręcz bym powiedział, tak naprawdę są już pewni, trzeba tylko po prostu czekać na potwierdzenie moment, kiedy zostaną ci piłkarze zaprezentowani na Camp Nou. Pierwszym jest Andreas Christensen, drugim jest Frank Kessie. I teraz powiem krótko o tej parce. Wiecie, dla mnie te dwa transfery są naprawdę spoko. Oba uważam, że rzeczywiście nowe dowództwo Barcelony robi świetną robotę. Zarówno Laporte, jak i Matteo Alemani. Tak jak wczoraj chyba czytałem gdzieś tam, że Matteo Alemani jest chyba najinteligentniejszą osobą w historii, znaczy aktualnie w piłce nożnej, tak pod takimi względami właśnie ekonomicznymi, to chyba jestem w stanie się z tym zgodzić. I to nie tylko dlatego, że jestem fanem Barcelony, ale wiecie, o czym mówię i co. I ogólnie teraz łączy się Barca z tymi wszystkimi nazwiskami, ale dwójka Christensen, Kessie. Tu jest ten przypadek, że o ile jednego zawodnika jak lubię, to bym go nie chciał, a drugiego wręcz przeciwnie. Zacznijmy może od Kessiego. Kessie od momentu, kiedy rzeczywiście Milan w moim serduszku zaczął kwitnąć do troszeczkę bardziej niż u przeciętnego kibica. Oczywiście nabrałem większej sympatii do tego piłkarza. Wcześniej był on mi taki obojętny, na to bym powiedział. W sensie nie miałem do niego ani pretensji, ani tym bardziej jakichś negatywnych rzeczy. Dla niego Milan nie był jakimś wybitnym klubem, po prostu patrzyłem na niego tak z boku. I co? Od dawno myślę, że na pewno jeden z lepszych piłkarzy, ale no już raczej pewność jest to, że opuści Milan. I myślę, że do niedawna dużo osób potwierdzałoby plotki na temat Premier League. Przede wszystkim kluby takie jak Totki, Manchester chyba się nie interesowały. Też Newcastle na przykład, ale wszystko wskazuje na to, że Iworyjczyk przyjdzie barwy bordowo-granatowe. I mam z tym transferem problemy. I to nie jest problem taki, że nie jest za darmo, bo to jest bardzo dobra okazja. Piłkarz naprawdę dobry zawodnik, który naprawdę daje dużo klubowi, czyli Milanowi. Daje dużo też, myślę, że reprezentacji. Wydaje mi się, że w tym momencie Kessie jest chyba największą gwiazdą Wybrzeża Kości Słoniowej. Chociaż może nie tyle co największą, bo tam jest jeszcze przecież Zaha i na przykład Niklas Pepe. Więc tutaj się trochę wygalopowałem, ale wiecie, o co chodzi. Z tym, że mam pewien problem. Kessie do Milanu dołączył z Atalanty w 2017, kiedy to była ta era chińskiego Milanu. Era chińskiego Milanu. Ten chiński Milan Kessie był chyba tym drugim transferem, bo pierwszym wydaje mi się, że był chyba Rodriguez. Jeżeli dobrze pamiętam. Dobra. Nie jest to ważne w tym momencie.
Vázquez i przyszedł tutaj z jego Milanu. I teraz od tego momentu idziemy przez 2020 do powiedzmy początku COVID-u. Ten cały okres, czyli od 2018 lato, czyli 17-18, 18-19 i 19-20, to były sezony, które dla Skessiego były średnie. Te 2,5 sezony dla Kessiego były bardzo słabe, bardzo dużo osób go krytykowało. I bardzo dużo osób chyba go wypychało Kessiego z tego klubu. I nie ma co się dziwić. W ogóle co robi mi się ręka trzęsie, ale jeździłem wtedy, była jak John z ręki. A druga rzecz jest taka, że po post-covidzie, w sensie po tym okresie przerwy covidowej, Kessié, jak i sam Milan wrócili i powiem, że robili wrażenie. Trzeba tak powiedzieć, bo robili. I co? I ten okres trwa jakby do teraz, czyli 2000, tak powiedzmy, większy 2020-2021 i tak teraz mamy kwiecień 2022, gdzie naprawdę Kessié jest solidnym piłkarzem, może ostatnio nie oglądałem zbytnio jego występów, ale na pewno było lepsze niż to, co prezentował przed COVID-em. Ale właśnie przez to, że ten okres jego gry był tak słaby i fani Milanu go nie chcieli, sprawia u mnie wrażenie, że boję się, że Kessié w Barcelonie, ewentualnym transferze, będzie bardziej grzałowy, będzie bardziej takim nowym, jakby to powiedzieć, Alexem Songiem. Rzeczywiście podstawową i dlatego do końca się ten transfer widzi. Zwłaszcza z perspektywy samego Kessiego, bo wydaje mi się, że Kessié wiele bardziej pasował się do dodatków, gdzie raczej na do końca dostanie kontę, gdy chciał tam próbować z nimi wygrać. Ale no, prawdopodobnie już do Barcelony i będziemy mieli nowego Alexa Songa. A odwrotnością tego jest Andreas Christensen. Duńczykowi kończy się umowa z Chelsea i obrońca na tym zmieniku. Mówiło się o Bundesliga i mówiło się o Barcelonie. Jak wiecie z filmu o najmniej lubionej naszej Chelsea, nie przypadam na Christensenem, uważam, że nie jest to piłkarz na duże kluby. To jest moja prywatna opinia, jakoś po prostu nie widzę go w dużym klubie. Jakoś tak jest i tyle. Ale. No, było taką jedną rzecz, jak bardzo w ostatnich latach w Barcelonie boli obrona. Lenglet, pierwszy sezon, sztos. I ten zjazd się teraz, ten zjazd jest coraz bardziej widoczny i naprawdę chciałem, żeby on odszedł. O Umbridge nie wspomnę, bo to jest tak naprawdę, to jest pobierać gotówki i po prostu czekam na koniec, albo czekam na koniec kontraktu. Tak samo jak będzie Ozil, następnie tak samo zrobił, czy Antigina zrobił Ozila, czy już naprawdę się go pozbywamy, bo już naprawdę mam dość. Garcia też robił błędy, teraz się poprawił, Piqué na początku sezonu to już nie był ten Piqué taki dobry. Wygląda to teraz lepiej. I tak naprawdę jedynym obrońcą w sumie tak naprawdę był do wrażenia Araujo. O Minguezie nie wspomnę, bo Minguez prawdopodobnie odejdzie. Ale serio, prawdopodobnie tylko na 100% dla mnie Mingueza żegnamy się. I co? I mamy tych obrońców, którzy grali średnio, bądź nie grali. I trzeba naprawdę kolejnego obrońcy, który daje jakość. Jak sam uważam, że Christensen może tej jakości nam nie dać. Tak, pozyskanie go za darmo uważam, że będzie dobry. Jakby jeszcze przy tym udało się ochronić gdzieś
Lengleta bądź Umtiti'ego, to w ogóle byłaby bajna. Naprawdę, to jest moje marzenie. Christiansen w tym momencie plus sprzedaż pary Umtiti Lenglet i naprawdę wydaje mi się, że będzie wszystko git. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o tą dwójkę. Że tak mówiłem, z innych piłkarzy, którzy są łączeni, to jest wiadomo Haaland, ale to już jest niemożliwe dla mnie. Mbappé, ale też były te plotki. Mówiło się też dużo o lewym, ale w to ja nie chcę też wierzyć. Inaczej, chciałbym, jak każdy myślę, że polski kibic Barcelony, ale wiecie, jak to jest. I co? Jestem myślę, że to chyba tyle. Więcej takich większych plotek nie kojarzę. Prawdopodobnie są też inni piłkarze odejdą, może zrobią tam też filmik, ale cóż, to jest naprawdę tyle. Dzięki za oglądanie i siema. Dzień dobry.